To dzięki Czesławowi Niemenowi ten świat wciąż nas zadziwia i dzisiaj możemy go wspominać. Ze mną Natalia Niemen, która dołączyła do stołów, Halina Frąckowiak i Krzysztof Cugowski oraz prosto z Łodzi, tuż przed koncertem, na scenie Kaja. Witamy Cię, Kaju, serdecznie. Witam. Szkoda, że mnie nie ma z Wami. Ale jesteś. Za ile koncert się zaczyna? Jestem duchem. Za ile koncert się zaczyna? O 20:00. Zapraszam, jak zdążycie, to jeszcze może dojedziecie. Może nam się uda. Grałaś z Czesławem Niemenem, byłaś wśród tych wokalistów, którzy mieli możliwość zaśpiewać z nim duet. Powiedz, jak go poznałaś, jak to wspominasz? Jak poznałam Czesława, myślę, że nie pamiętam, bo to było tak silne przeżycie dla mnie, że po prostu nie sposób chyba. Chyba straciłam pamięć na moment, kiedy podawałam Czesławowi rękę. Zresztą muszę Wam się przyznać, że chociaż Czesław traktował mnie bardzo po partnersku, ja do dziś mam problem publicznie mówić o nim Czesław. Po prostu chyba wolałabym, jestem tak przepełniona szacunkiem do niego, że publicznie wolałabym mówić pan Czesław Niemen. Bo Czesław brzmi tak, jakbym się spoufalała. Przypomnijmy sobie ten duet, natomiast, którym śpiewałaś. Przypomnijmy sobie ten duet, który stworzyłaś z Czesławem. Tak, to bardzo trudna piosenka. Podziel się ze mną swoim bólem. Posłuchajmy fragmentu. Inspirował pan Czesław Niemen, w czym, co było najtrudniejsze w pracy z nim? Czesław był specyficzny, był bardzo wymagający. Niektórzy mogą to nazwać malkontenctwem, ale ja wolałabym nazwać to po prostu tym, że był wymagający. Poza tym no, był artystą, który sięgał po bardzo trudne utwory, takie właśnie jak Podziel się ze mną swoim bólem. Bardzo, bardzo skomplikowany sposób aranżował, także no, dotrzymanie mu kroku było naprawdę totalnym wyzwaniem. Zupełnie nie rozumiałam, dlaczego darzy mnie sympatią, szacunkiem, ale jestem za to wdzięczna i jemu, i całej jego rodzinie. U nich jadłam po raz pierwszy wegetariańskie gołąbki. Wspominam ich codziennie, dlatego że Małgosia z Czesławem wpadli na cudowny pomysł, żeby mi na urodziny sprawić w desie łyżeczkę do cukru. Także codziennie, kiedy robię herbatę, robię kawę, o nich myślę, bo dotykam tej łyżeczki. I są w moim domu obecni no już tyle lat, a Czesław jest obecny w moim sercu od kiedy go poznałam. Niewątpliwie jedna z najciekawszych, najsilniejszych osobowości. Dziękujemy Ci, Kaju, bardzo za to wspomnienie. Ja dziękuję bardzo. I życzymy Ci powodzenia dzisiaj na koncercie. Trzymaj się. Dziękuję. Wy również. Pani Halino, można powiedzieć, że Wy debiutowaliście z Niemenem w podobnym czasie. Podobnym, bo rok wcześniej Czesław debiutował na Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie, a ja rok później, on był w Złotej Dziesiątce, ja również. To, co właściwie narzuca się od razu, on był tak ogromną indywidualnością, tak niezależną indywidualnością, że przypisywano mu to bardzo często jako taki zbuntowany, prawda? Chociaż ja go znałam tak naprawdę od strony bardzo łagodnego, bardzo miłego, ciepłego, bardzo serdecznego człowieka. Ja chciałam powiedzieć parę takich bardzo ważnych zdań dla mnie, co mi się kojarzy z tą osobą. Oczywiście człowiek ma taki pierwiastek boski i ludzki. Powiedziałabym, że w Czesławie ten boski pierwiastek to było przede wszystkim ten jego niezwykły talent,
ta jego duchowość, to wszystko, co on dawał ludziom od siebie i muzycznie, i nie tylko muzycznie, bo także jako człowiek transformował oczywiście, przecież doszedł od pięknych piosenek, które komponował i pisał, do wspaniałej poezji, którą proponował, która doprowadziła do tego, że przecież tak naprawdę lekcje języka polskiego na pewno były o wiele bardziej łatwiejsze i przyjemne dla nauczycieli, dla młodych ludzi i on naprawdę ich jak gdyby kształtował. To była połowa lat 60., kiedy zaczynaliście. Być może niewiele z nas pamięta, jak wtedy wyglądał Czesław Niemen, zanim założył swój hipisowski kapelusz i zapuścił brodę. Pamiętam ten dzień, jak dziś padał deszcz, a ty stałaś tuż obok mnie. I usta twe tak mówiły, że kocham, 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 kocham. Pamiętam też dzień, jak dziś padał deszcz, a ty nagle mi powiedziała, że to tylko żart, to był żart i że wcale nie kochasz. Krzysztofie, nie, Czesław nie Niemen był przy narodzinach pierwszej płyty Budki Suflera. Wydaje mi się, że można tak powiedzieć. W 75 roku nagrywaliśmy pierwszą płytę i pomyśleliśmy o tym, żeby zaprosić pana Czesława do współpracy, żeby zagrał z nami. I się natychmiast zgodził. I tutaj to jest taki przyczynek do różnych opowieści współczesnych, gdzie młodzi muzycy nie mają takich pomysłów, żeby zapraszać starszych, bo wiadomo, że wiedzą lepiej od nich. Jak on zareagował? Nie, no normalnie. Pamiętam, że wnosiliśmy, graliśmy w studio na Okulniku w Wyższej Szkole Muzycznej na dole. Wtedy było studio polskich nagrań. Tam były takie dosyć długie schody i myśmy z Czesławem tego Hammonda jego ściągali po tych schodach. Myśmy byli z Czesławem ludźmi krzepkimi i mogliśmy sobie spokojnie dać radę z tym Hammondem, ale i tak baliśmy się, że on tak pojedzie razem z nami. I w brzmieniu Budki można już było też odnaleźć trochę tej inspiracji Czesławem Niemenem właśnie. To znaczy tak, Czesław właściwie przyszedł na to, żeby zagrać na syntezatorze i zrobił to w kilku miejscach takiej dosyć rozbudowanej formy. Posłuchajmy Czesława z roku 74, Aerolit w Sopocie, wtedy ten koncert się odbył. To właśnie był taki eksperymentujący już Czesław Niemen. Kiedy nie pragniesz, kiedy musisz, lepiej być nim. Przed ścianą płaczu. Czesław Niemen cały czas inspiruje, jak tutaj był z nami Piotr, twój syn, to w inspiracjach przyznał się do tego, że właśnie to Czesław Niemen jest jego inspiracją. Bardzo możliwe. Dla mnie Czesław Niemen zaczął coś, co w polskiej muzyce rozrywkowej do tego czasu się nie było mieć. Czesław, śpiewając Dziwny jest ten świat w 67 roku w Opolu, stworzył współczesny sposób śpiewania. Do tego czasu polska piosenka była, no umówmy się, bardzo różna. Czesław jak zaśpiewał Dziwny jest ten świat, to wiedziałem, że mam do czynienia ze światowym wykonawcą, a nie z wykonawcą prowincjonalnym. Ale też jeszcze dodam do tego, że to była jego jakby filozofia życia, spojrzenie na ludzi, na świat, na rzeczywistość, to jego piękno duszy, ten bunt, to wszystko to się wyraziło w tym utworze. I to się przenosi właśnie na kolejne pokolenia, tak jak dotknęło właśnie Piotrka Cugowskiego. Posłuchajmy. Jednego serca tak mało, tak mało. Jednego serca trzeba mi. Na ziemi.
myślicie, dlaczego każde pokolenie chce się zmierzyć z Czesławem Niemenem? No, on jedyny pozostał rzeczywiście jak gdyby nieosiągalny, jeśli chodzi o sposób śpiewania, możliwości głosowe. On to miał tak z natury, od Boga wszystko dane, prawda, że słyszy się w tej emisji, której nie ma emisja, jest natura sama. I ekspresja jego temperament w tej muzyce, jego dusza, jego czystość, jego prawda właściwie, bo on był najprawdziwszy. Natalio, ty się porwałaś na to, żeby się zmierzyć z ojcem. No, nie powiedziałabym, że porwałam się ani żeby się mierzyć. Wiem, że to tak może być odbierane, natomiast zdecydowałam się, ponieważ mój tata już nie może sam wyśpiewywać ostatnich utworów z ostatniego okresu swojej twórczości. Zdecydowałam, że może ja się za to wezmę, po to, żeby właśnie tę późną myśl niemenowską publiczności przybliżyć. Nikt tego do tej pory nie zrobił, przynajmniej ja nie słyszałam, żeby ktokolwiek ze znamienitych bądź co bądź wokalistów, wykonawców porwał się, wziął się za piosenki z płyt Terra de Florata czy Spod chmury kapelusza, bo za ów repertuar właśnie się wzięłam.